Z pierwszego listu do Koryntian. Postanowiłem bowiem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed Wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic zwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem Ducha i Mocy, aby wiara Wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Myślę, że te słowa świetnie podsumowują życie i świadectwo Gemmy Galgani. Dziewczyny, która żyła zaledwie za 25 lat, ale została błyskawicznie, można powiedzieć, kanonizowana. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego, zostańcie ze mną. Gemma Galgani. Córka aptekarza z Lubki. Urodziła się w ośmioosobowej rodzinie i pierwsze jej lata życia były dość dobre i dostatnie do momentu, kiedy zmarła matka. I to było pierwsze takie bolesne doświadczenie w życiu Gemmy. Wychowywana w sposób religijny, głęboko oddana Chrystusowi, też razem z Chrystusem przeżywa żałobę po śmierci matki. Potem jej życie kręci się wokół właśnie. Ojca kręci się wokół rodziny. Drugim takim momentem mocnego uderzenia jest śmierć jej brata Eugeniusza. Jest on klerykiem w seminarium. I właśnie w seminarium zakaże się gruźlicą i umiera. Zresztą gruźlica będzie tą chorobą, która będzie towarzyszyć rodzinie gemmy, zabierając kolejne osoby. Gemma mieszka trochę ze, ze swoim wujem, mieszka trochę z rodziną, nie zawsze jest w domu. Jednak moment, kiedy jej ojciec traci cały majątek, także z tego względu, że był człowiekiem bardzo wielkodusznym, dzielił się tym, co miał, z innymi potrzebującymi, czasem wydawał leki za darmo, a czasem też po prostu nie odbierał pieniędzy za dzierżawę, nie chcąc obciążać jego dzierżawców, swoich dzierżawców. Ale kiedy umiera, ojciec Gemmy. I rodzina jest w tragicznej sytuacji finansowej. Gemma zaczyna powiedzmy pracować, ale tak, tak naprawdę po prostu współpracuje, opiekuje się dziećmi w rodzinie Giannich, ale też opiekuje się swoimi braćmi, swoimi siostrami. To jest jeden, można powiedzieć, tok życia Gemmy. A jest jeszcze drugi. Drugi nurt, żeby jakby to możemy, możemy to tak ująć. I tym drugim nurtem jest głębokie życie religijne. Ona żyje bardzo mocno duchowością Najświętszego Serca, Pana Jezusa. Ta mm, religia, to, znaczy to, ten kult jest dla niej czymś bardzo istotnym, tym co kształtuje jej serce. Kształtuje je tak bardzo, że 8 maja 1889 roku Gemma. To jest przeddzień, to jest po pierwszych nieszporach uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ma wizję, w której widzi Matkę Bożą, widzi też Chrystusa. Matka Boża przykrywa ją swoim płaszczem, a wtedy Chrystus roz otwiera przed nią swoje rany, i z tych ran wydobywa się płomień. Nie krew, ale płomień. I te płomienie dotykają rąk, dotykają serca i dotykają stóp gemmy i na stopach, w jej sercu i na rękach pojawiają się stygmaty. One będą się pojawiały w specyficzny sposób. To znaczy będą się pojawiały właśnie w czwartki i do 15 w piątek będzie Gemma odczuwała ból, z tych ran będzie płynęła krew. Gemma w ten sposób będzie uczestniczyć w męce swojego Pana. Od dawna Adorowała tą mękę, od dawna rozpamiętywała, wchodziła, medytowała w tą tajemnicę męki pańskiej, i teraz ją sama przeżywa. I w ten sposób stara się, czy w ten sposób służy Kościołowi, błagając za grzeszników. Bo tą ofiarę, którą składa, składa właśnie w tej intencji, żeby grzesznicy nawrócili się i przyszli do Boga. Zachowała za, się taka anegdota o tym, jak Gemma kłóciła się z Chrystusem duszę pewnego grzesznika. I powiedziała tak jak Jakub, że nie puści Chrystusa, dopóki ten człowiek się nie nawróci. I rzeczywiście w pewnym momencie Gemma mówi: Możesz, panie Jezu, iść. Wiem, że ten człowiek, wiem, że przyjąłeś go do swojego królestwa, że ten człowiek zmienił swoje podejście. Osobą, która była towarz towarzyszyła w tym momencie Gemmie podczas tej ekstazy, tej wizji, był jej spowiednik. Gemma powiedziała mu, że. Za chwilę do niego przyjdzie ktoś, kto od wielu, wielu lat grzeszył, ale teraz właśnie nawrócił się, porzuci chce porzucić swój dotychczasowy sposób życia. I tak się stało. Spowiednik, jej spowiednik wyszedł z pomieszczenia, podszedł do niego zapłakany mężczyzna i powiedział, że, jest, że czuje głęboką potrzebę spowiedzi, ale jest problem, dlatego że on od wielu, wielu lat do tej spowiedzi nie był. Okazało się, że to jest właśnie grzesznik Gemmy, ten grzesznik, którego ona ubłaga, wybłagała u Chrystusa, nie pozwalając Chrystusowi od siebie odejść. Gemma żyje bardzo krótko, bo żyła zaledwie 25 lat. Mimo to ciągle jej towarzyszą właśnie takie zjawiska nadzwyczajne. Biskup Wolpiu, którego także się spowiada, nie do końca dowierza temu, że to jest naprawdę, że to nie jest jakaś histeria ze strony gemmy albo objawy jakiejś choroby. W związku z tym wysyłają do lekarzy. Lekarze badają te otwierające się raz w tygodniu rany, badają też blizny, które po nich pozostają, gemmie pozostają takie białe ślady po tych ranach. Właśnie otwierających się w czwartek i zamykających się w piątek, ale stwierdzają, że nie są w stanie ich wytłumaczyć w sposób naturalny. Że to jest zjawisko, które przyszło, przychodzi z zewnątrz, przychodzi właśnie z tej sfery duchowej, jest darem Chrystusa dla Gemmy, dla Kościoła. Gemma funkcjonuje jako, można powiedzieć, służąca w rodzinie Giannich. Opiekuje się dziećmi, sprząta, codziennie chodzi na mszę świętą. W tym wszystkim jest. To jest chyba, myślę, w niej najpiękniejsza, jest całkowicie naturalna. Jest małomówna, spokojna, nikogo nie gra. Co się dzieje później? Dzieje się tak, że Wolpi, ten biskup, który kazał badać jej rany, zakazuje jej, można powiedzieć, tego, żeby te rany się otwierały. Gemma wybłagała u Chrystusa, żeby tych stygmatów nie było widać, żeby w czwartki nie otwierały jej się rany, nie otwierały się też jej rany na plecach i na głowie, ponieważ potem otrzymała także stygmaty korony cierniowej i stygmaty związane z biczowaniem. Umiera w opinii świętości, chociaż jej życie było życiem bardzo cichym, spokojnym i takim, można powiedzieć, bez fajerwerków, poza tymi stygmatami. I w momencie, kiedy umiera już trzy lata później, rozpoczyna się jej proces informacyjny i w 1907 roku zostaje beatyfikowana. Co więcej, do niej modli się ojciec Pio, do niej y, modli się też ksiądz Dolindo. Z ojcem Pio łączy ją to, że Pio także jest stygmatykiem. Więc oboje doskonale rozumieją się nawzajem. Rozumieją to, jak wielkim paradoksalnie upokorzeniem mogą być stygmaty jako ślad tego, że jest się szczególnie przez Boga obdarowanym, ale pozostaje się człowiekiem grzesznym i słabym. I trzeba to dźwigać. To, co najwspanialsze jest dla mnie w Genmie. To jest jej upór też w dążeniu do wyboru życia zakonnego. Pasjonistki jej nie przyjęły właśnie ze względu na stan zdrowia, chociaż Gemma żyła jak pasjonistka i była pasjonistką. I Gemma to tak na podsumowanie zapowiedziała siostrom: Słuchajcie, nie chcecie mnie żywej, to przyjmiecie mnie martwą. I rzeczywiście tak się stało. Siostry pieczołowicie zajęły się jej relikwiami. I do tej pory w Lukce można modlić się do Gemmy Galgani, naśladując ojca Pio i księdza Dolindą.